Witam, tu Aristejo. Transportowiec wraca z ostatniej misji, natomiast moje myśliwce starają się zestrzelić wrogiego fightera. Tak. Teraz warto by było jeszcze wybrać sobie jakiś cel, gdyż zamierzam... O, fighter, dobrze. To jest, po prostu to jest dzień, a w dzień wolę odwiedzać zestrzelone wraki fighterów, natomiast skołty ewentualnie zostawią sobie na noc. Dobra. No, nikt nie wyzdrowiał, szkoda. Tarcze wszyscy mają. Amunicję również. Lecimy. I dobrze by było, żeby tego skołta... A, jest. Na cypelku udało się go dopaść. Oczywiście, wchodzimy do akcji. Musimy przed końcem miesiąca jak najwięcej misji wykonać, żeby zebrać jak najwięcej kasy. O, tam lubi ktoś stać. Zobaczymy najpierw tu. Pustynna misja. Ale wydaje mi się, że już na bardzo podobnym układzie mapy byłem. Że tu zaraz z boku mam takie miejsce, gdzie można się schować. O, tutaj ten taki niby to pojazd. Aha, ciężarówka. O, tu druga. Także oczywiście może się okazać, że inne elementy są troszkę inaczej rozmieszczone, ale generalnie to... Nawet wydaje mi się, że te krzaki są w tym samym miejscu. Orzeszek. Pójdziesz tutaj. I będziesz zabezpieczał prawą flankę. Aristeja. Może na razie nie będziemy. O! To jest ten, halucinoid. Ja go nie zastrzeliłem. To nie moja wina. On musiał paść już na sam widok naszej drużyny. Widocznie w bazie mu dużo poopowiadali o tym, jakich my tu mamy bohaterów. I po prostu nie wytrzymało jego serce. Tak, i tu file. I w zasadzie to jest już wszystko na... O! Kolejny halucinoid. Oj! Piękna akcja. Dwa trafienia. Zabiłeś go? A walach? No, piękna akcja była, naprawdę. Teraz tak, Fire ma swoją szansę. Jest, dobrze. No to wygraliśmy to. Lucky. Tutaj za chwilę powinno się pojawić. O, właśnie. To są jakieś, nie wiem, instalacje czy coś. Tak. I może tu czekasz? Orzeszek. Spokojnie, tu w razie czego jest się za czym ukryć. I czekasz. Aristeja. Dobiegniesz. I może jeszcze tu. Dobre miejsce, takie w centrum. Można nieźle blokować wrogów. A Valak, no to ty już zajmiesz się tym
lewym skrzydłem. Masz już killa zaliczonego na tej misji, więc nie jest źle. Tak, a Fire będzie się tutaj trzymał. Oddajmy turę. Przeżyliśmy, nie jest źle. Lucky, masz full punktów. Możesz tutaj porozglądać się. Aha, tu nie ma przejścia. A co to jest? Plastuś? Czy on stoi w powietrzu? Dziwne. Far, zdejmij go. Zabij dewianta. No to się udało. Awal. Zobaczysz, co tu jest. A może Aristeo spróbuje się tutaj przerzucić. No ale za dużo to tu nie widać. Lucky, musisz rozpoznać troszkę więcej. Cyberdyz, no nie. Kto go może widzieć? Aristeo, no ale strzelba to jest taki średni pomysł. No ale jedno trafienie jest. Drugie trafienie. Kiedyś liczyłem, to 4 trafienia były potrzebne. Czy ty jesteś w stanie go dopaść? Nie. Lucky. W zasadzie rakieta 60. No, 2 strzały byś mógł oddać. Jak fajnie. No dobrze, został zniszczony i nawet nie wybuchł. W tym wypadku akurat wybuch nie miał znaczenia, ale najważniejsze, że po prostu upadł. Ale to może oznaczać, że możemy się spodziewać jeszcze jednego. Dlatego niech żołnierze trzymają się razem. Okej. Okay. A wala, no ty niestety jesteś na wysuniętej pozycji, podobnie zresztą jak Orzeszek. Ale myślę, że za niedługi czas drogi moi żołnierze zejdą się. Tak. No to jednak, chyba jednak lepiej jak flanką się zajmiesz. Bo mógłbym co prawda Orzeszkę przesunąć do centrum, ale... Ale no zawsze jest szansa, że tu jeszcze jest jakiś... Plastuś. O! Czyli, że halucynoid jeszcze gdzieś tu w okolicy jest. Granat! Plastuś. To tak, wiemy już, że jest plastuś i jest halucynoid. Tak, kto by mógł zabić? Może plastusia zabije Fael. No, zabij gada. A, tu jest bestia. Nie, no to zmienia postać rzeczy. No to jest ważniejszy w tej chwili wróg. O, udało się, super. Ale jeszcze może się uda plastusie. Jest, świetnie. Aha, tu jest statek obcych i fajnie, bo jest już rozpruty. Tylko byłoby dobrze, żeby Lucky... Ale nie. Tu jest Husser. No i w ogóle widzieliście poziom pancerza czołgu Lukiego? Jest tragicznie niski.
No to się udało. 26. Najchętniej to bym cię wycofał. Może tu. I będziesz rozpoznawał tutaj w tym miejscu. Ale raczej nie uczestnicząc już w walce, przynajmniej nie jako cel dla obcych, tylko raczej jako wsparcie ogniowe. O, Rzeszek, zobaczysz, co się tutaj za rogiem kryje. Okej, i czekasz. Tak, Aristeo już strzelał, więc tylko się przemieść. I czekasz. A, za mało punktu nawet. Na obronę. No nic, liczymy jeszcze, że Avalach tutaj gdzieś się przykampisz. I czekasz na wsparcie kolegów. Ja mam nadzieję, że to już właściwie jest poufalutka. No, mógłbyś pozycję w sumie zmienić, bo tam i tak nic nie zrobisz. Okej. Plastuś. Roślinkę zniszczył. No, ale wielki cwaniak i wielki wódz. Wielki wódz ufolutków. A listy jadasz na ten? Jest, pięknie. To może ostatni już. Ale, no lepiej dmuchajmy na zimę. Orzeszek, podejdziesz tu bliżej. Czekamy. Czołg. Nie, może. Może fail. O, tu jest przejście. Chciałbym, żeby fail tak mógł zajrzeć, właśnie. Ale nie, nikogo nie widział. Może tylko tutaj. Mało punktów. Także już tylko możesz czekać. Aristeo strzelał, ale dobiec jeszcze może. No ale o obronie to już raczej może zapomnieć. A wala. Wyjrzysz tu. I małymi kroczkami. A jednak, jeszcze jeden obóz był. Co najmniej jeden. Tak. No ale na Avalacha można liczyć, także problem został rozwiązany. Tylko że może tutaj zostanie, żebyś miał punkty do obrony. I zobaczmy. A, jest fajnie, dobrze. Fal 4, Avalach 2, Aristeo 2. W ogóle u Frutko było 12, ale widocznie reszta zginęła. Tak, dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka. W kolejnym spróbujemy jeszcze przeszukać jakiś wrak, zanim zniknie. Trzymajcie się.